27 lutego we wtorek. Witam Was drodzy i dziś serdecznie pozdrawiam z Luksoru, z nadbrzegu Nilu. A Słowo Boże, które wyznaczone jest na dziś w przewodniku z Biblią na co dzień, czytam najpierw w psalmie 51. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mojego. Zaś drugi tekst to fragment wyjęty z Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie w 15 rozdziale, w 7 wersecie takie słowa znajdujemy. Jezus mówi: większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamiętał, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Drodzy, bez względu na to, skąd Was pozdrawiamy i gdzie czytamy Boże Słowo, ono zawsze jest to samo i zawsze jest takie samo dla nas. Tak jak Bóg, który jest zawsze przy nas, ten sam Bóg, który o nas pamięta. Ale niestety, jak pokazuje też dzisiejszy fragment z Psalmu 51, my nie zawsze pamiętamy o Bogu, bo przecież ta historia, której finałem jest Psalm 51, zaczyna się w zupełnie innym miejscu. Zaczyna się wtedy, kiedy Dawid, no wydaje się, ma poukładane wszystko. Poukładane swoje życie, poukładane powoli państwo, może sobie trochę odpocząć. No i właśnie wtedy przychodzi chwila zapomnienia. Chwila zapomnienia również o Bogu, o Bożym Słowie, o Jego przykazaniach, o tym, co powinien robić. A potem następuje pasmo nieszczęść. Pasmo nieszczęść, które przerywa prorok Natan, który sprawia, że Dawid wraca na ścieżkę pamiętania o Bożym Słowie. I Psalm 51 to jest nie tylko modlitwa, to jest nie tylko prośba, ale przede wszystkim jest to moment, w którym Dawid uświadamia sobie, gdzie jest i uświadamia, że chce być znów przy Bogu. Dla mnie ta cała modlitwa, prośba o odpuszczenie jest też niesamowita, dlatego że ona pokazuje, że kiedy oddalamy się od Boga, kiedy zapominamy o Bożym Słowie, tak naprawdę tracimy radość ze zbawienia. Bo to jest też część Psalmu 51. Prośba o to, by wróciła radość z mojego zbawienia. A o radości jest też nasz drugi tekst, niesamowity, mówiący, jak wielka jest radość w niebie z każdego człowieka, który wraca. Dlatego, drodzy, nie wiem, gdzie dzisiaj jesteście. Nie wiem, gdzie jesteście w swoim życiu, bo nie chodzi tylko o fizyczne miejsce gdzieś na mapie świata, ale gdzie jesteście z Bogiem, przed Bogiem, a może w zapomnieniu o Bogu. To dzisiejsze słowo mówi: warto wrócić, warto odzyskać radość ze zbawienia, warto Bogu sprawić radość, by mógł się cieszyć i byśmy my mogli cieszyć się znowu z tego, że Bóg jest z nami i prowadzi nas drogą życia i zbawienia. Jeszcze raz serdecznie Was pozdrawiam. Jeśli dane Wam będzie, przyjedźcie, naprawdę fajne miejsce. Do zobaczenia. Zostańcie z Bogiem.